poetycko i patriotycznie było dziś w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Suwałkach. Wszystko za sprawą 23. Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej. Pomysłodawcą i opiekunem konkursu jest Marek Urbanowicz, polonista z pierwszego LO. Wydarzenie od lat przyciąga dziesiątki młodych ludzi z całego województwa podlaskiego. Na scenie prezentują piosenki, recytują wiersze lub fragmenty prozy i utwory własne. Całość w duchu zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. Się w tej szkole trzeci rok, więc z racji tego to już nie jest dla mnie tak naprawdę jakiś popis umiejętności, ani nic tak podobnego, tylko po prostu właśnie szansa na ukazanie swojej tak naprawdę miłości do ojczyzny, miłości do tego kraju. Jest to dobra szansa na pokazanie swoich możliwości oraz także na ukazanie swojego patriotyzmu. Uważam, że patriotyzm jest ważny w tych czasach, ponieważ niewiele ludzi tak naprawdę go praktykuje, a powinno się to robić. Jak mówi Marek Urbanowicz, celem konkursu jest wyłonienie talentów artystycznych i kształtowanie uczuć patriotycznych. Te uczucia są, cieszymy się bardzo, że młodzież interesuje się naszą historią Polski, polską kulturą, literaturą, obyczajami, o wszystkim co Polskę i tę Polskę kocha, mimo że czasami może nie mówi o tym na co dzień, nie są to uczucia, z którymi się manifestuje, ale teraz z okazji 11 listopada, z okazji takiego festiwalu, robi to bardzo chętnie i tak z wielkim talentem, tak bym powiedział.